Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i dzisiaj pokażę wam swoje wszystkie postacie z poziomem 500+, dlatego że ktoś ostatnio podsunął mi pomysł na taki odcinek w komentarzu i stwierdziłem, że to jest bardzo dobry moment do tego, żeby coś takiego nagrać, no bo wszystkie postacie, na których planowałem wbić poziom 500 i zakończyć grę, no to tak naprawdę już to zrobiłem. Ostatnią taką postacią był Druid, teraz na każdej postaci, na której gram aktywnie, czyli tutaj te pierwsze cztery w tym wyborze postaci, no to z nich serie będą prowadzone cały czas, planuję tutaj grać ponad poziom 500, także po prostu już czegoś takiego nie będę miał okazji nagrać, dlatego że tak jak mówię, wszystkie te postacie regularnie będą na kanale pokazywane. No i tyle tak naprawdę, bardzo fajny pomysł, z tego co pamiętam chyba osoba, która mi to podrzuciła, miała nick Piotr Mazur albo Patryk Mazur, coś takiego, także pozdrawiam i dziękuję pięknie, bo stwierdziłem, że fajnie będzie coś takiego nagrać, fajnie jakąś tam swoją opinię podrzucić na temat tych klas postaci, bo mamy tutaj Berserka, mamy Paladyna, Łowcę Demonów oraz Druida, no bo jednak wbić ten poziom 500 troszeczkę zajmuje, no a co za tym idzie, jakieś tam swoje doświadczenia powiedzmy możemy z tego wyciągnąć. Także na wstępie pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ostatnio zapominacie, ostatnio filmy robią po 2-3 tysiące wyświetleń, a wy macie problem dobić 100 kciuków, także po prostu pamiętajcie o tym, kliknijcie tego kciuka, będzie tak jak mówię, bardzo mi miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, ile wy macie postaci z poziomem 500+, czy może jeszcze żadnej, dopiero powiedzmy idziecie w tym kierunku, czy może już kilka udało wam się dobić do tego poziomu 500+, piszcie w komentarzach, chętnie sobie poczytam. Dobra, myślę, że możemy zaczynać, tak naprawdę zaczniemy sobie od Berserka, będę tutaj leciał od powiedzmy najstarszej postaci, na której jakby pierwszej wbiłem ten poziom 500, aż do najnowszej, także zaczynamy sobie od Berserka, Berserk na serwerze 37 polskim, no i tak to wszystko się prezentuje. Co do Berserka, no to może wam pokażę, tutaj mamy 44 tysiące podstawy w sile, mamy 14 tysięcy podstawy w wytrzymałości, no i ja tutaj z tego co pamiętam od poziomu 400 już szedłem sobie w golda, także no o wiele szybciej mogłem ten poziom 500 wbić, no ale wiadomo, tutaj preferowałem statystyki, no i te statystyki wcale nie wyglądają tak źle. Mamy łącznie bodajże 58 tysięcy tych podstaw, sumując tutaj siłę oraz wytrzymałość, także tak to po prostu się prezentuje. Jak widzicie, wystartowaliśmy na tym Berserku 27 września 2019 roku, no a zakończyliśmy grę 11 stycznia 2022, wbijając poziom 500. Tu od razu powiem, że ze wszystkich tych postaci, które dzisiaj pokażę, są serie na kanale, są playlisty w zasadzie, więc jak ktoś chce sobie dokładnie prześledzić, jak ta postać się rozwija, to oczywiście ma taką możliwość. Także no, tak to po prostu wygląda. Co to jeszcze rankingu? Tutaj może wam pokażę, zobaczcie, zakończyliśmy grę ponad pół roku temu i tak naprawdę w dalszym ciągu jesteśmy na 10 pozycji w tym rankingu, no ale nie ma co się dziwić, serwer 37 polski, mimo że tutaj w topce nie ma osób, które nie mają gildii, no ja bym był taką osobą, ale sobie założyłem chyba pod Helevator taką gildię, test 1, 2, 3, no to mimo wszystko serwer już tak naprawdę no dość stary i co by nie mówić, dość wymarły, no bo spójrzcie, że tutaj tak naprawdę chyba aktywnie cały czas na trzech paskach i tak dalej grają tylko trzy osoby, jak widzicie pierwsza, druga i trzecia, bo ta część jest w miarę zbliżona, no a tutaj czwarta już bardzo odstaje od nich tą czcią, więc wszystko na to wskazuje, że po prostu tutaj już zresztą zobaczcie, na przykład pozycja ósma nie ma w ogóle wierzchowca, tutaj na przykład pozycja dziewiąta ma wierzchowca 30%, także no powoli można powiedzieć, że ten serwer wymiera. No ale dobra, co do tego Berserka, to powiem wam tak, jeżeli chodzi w ogóle o tutaj jakby lochy, to moim zdaniem jest to najlepsza klasa postaci i chyba tutaj każdy się ze mną zgodzi, no bo jak ktoś sobie preferuje, nie interesuje go tam powiedzmy PvP, tylko interesuje go robienie lochów, no to Berserk będzie najlepszym wyborem, powiedzmy, że jeżeli chodzi o te lochy, to troszeczkę pod nim jest Łowca Demonów, do którego zaraz przejdę, no ale tak, Berserk mimo wszystko to jest top 1, głównie za sprawą tego, że bardzo łatwo pokonuje magów, gdzie na przykład taki Łowca Demonów ma problem z tymi magami, więc tutaj pod lochy no to zdecydowanie Berserk jest najlepszy. Jeżeli chodzi o PvP, to moim zdaniem, tu zaraz ktoś wyskoczy, że Berserk na papierze i tam w jakichś obliczeniach, symulacjach jest taki sam jak Zwiadowca i faktycznie na papierze tak to wygląda. Zwiadowca ma powiedzmy 50% na unik, Berserk ma tutaj 50% na zadanie kolejnego ciosu, więc powiedzmy, że no na papierze wygląda to tak, tam jakieś obliczenia i tak dalej prezentują się właśnie tak, że te postacie są równe sobie.
i są bardzo dobrze zbalansowane. No mi już osobiście wydaje się, że nie wiem czemu, ale tak naprawdę ten Berserk w tym PvP nie jest jakoś mocny. Pamiętacie zresztą, jak tu się porównywałem na przykład z Moraxim, gdzie ja miałem o wiele większe te statystyki, o wiele mocniejsze, o wiele więcej siły, no a tutaj ten Moraxi mimo posiadania o wiele słabszych statystyk bardzo często nas klepał, więc jakbyśmy mieli te statystyki równe, no to raczej większość walk byłaby przez nas przegrana. No i nie wiem, z czego to po prostu wynika. No ten Berserk okej, powiedzmy, że robi tą, wpada w tą furię, powiedzmy, robi kilka tych ciosów z rzędu, ale jeżeli to są ciosy bez kryta, takie po prostu zwykłe, no to nawet jak ich zrobi tam, nie wiem, z 6, 7, 8, to i tak na takim wojowniku nie robi to raczej większego wrażenia, biorąc pod uwagę, ile on ma tutaj HP, 50% pancerza i tak dalej. Także no, jakieś po prostu takie moje odczucia są, że do PvP ten Berserk, zwłaszcza w takim późniejszym, w późniejszej fazie gry, nie będzie jakoś dobrze właśnie w tym PvP wypadał, no ale jeżeli chodzi stricte o lochy, no to jest oczywiście ok. Moim zdaniem bardzo fun to play klasa, bardzo przyjemnie się nią gra, no i na pewno jeszcze gdzieś sobie zagramy tym Berserkiem i na pewno jeszcze serię z tego Berserka zrobimy, ale już taką, tak jak wspomniałem, żeby po prostu grać tutaj wyżej, aniżeli do poziomu 500, bo tak jak mówię, mi osobiście nim się klikało bardzo, ale to bardzo fajnie. Także no, tak się prezentuje ta klasa, a my myślę, że możemy lecieć dalej. Kolejną postacią był Paladyn. Paladyn założony 6 grudnia 2019 roku bodajże. W ogóle sorry, że jestem taki prześwietlony, ale znowu nagrałem to wcześniej i znowu powiem wam, że mimo zasłonięcia rolety jakoś to światło się przedostaje i strasznie mnie oświetla na tej kamerce. Nie wiem, z czego to wynika, no ale trudno, musicie przeżyć. Więc tak, jeżeli chodzi o Paladyna, tak jak mówię, założony 6 grudnia 2019 roku, prezentuje się właśnie w następujący sposób. Mamy tutaj, no jeżeli chodzi w ogóle o różnicę między Berserkiem, no to ten czas, no to były tam, nie wiem, z 2 miesiące około, więc powiedzmy nie było dużej różnicy. No i tutaj podstawy, 32 tysiące siły i 27 tysięcy wytrzymałości. No to już zdecydowanie inaczej, bo na Berserku szedłem tak, żeby po prostu tej siły mieć więcej, no bo na Berserku jest to wymagane, a tutaj starałem się to prowadzić w miarę zbliżenie, dlatego że to HP na tym Paladynie jest bardzo ważne, tak samo zresztą jak na Wojowniku. Czyli łącznie mamy tutaj 32, czyli mamy 59 tysięcy, jak dobrze na szybko liczę, podstaw, także w ogóle 1000 więcej podstawy. Playstyle był, aniżeli na Berserku oczywiście, playstyle był bardzo podobny do tego, jaki robiliśmy właśnie na Berserku, czyli również bodajże od poziomu 400 leciałem tutaj w Golda i w ogóle tak jak na Berserku byłem top 1 tamtego serwera 37 polskiego, tak tutaj byłem również top 1 serwera 37 międzynarodowego swego czasu, również z tego jest playlista, również to wszystko macie, powiedzmy, udokumentowane na kanale, więc jak ktoś chce, to sobie może obejrzeć. No i jak tu w ogóle ta topka się prezentuje, bo jestem ciekaw. Troszeczkę się buguje, powiedzmy, ale okej, teraz działa. No i właśnie, pamiętamy, że jak ja tutaj kończyłem grę, nie mam niestety napisanego, kiedy udało mi się ten poziom 500 wbić, no ale to było mniej więcej po takim samym czasie jak właśnie na Berserku, tak mi się przynajmniej wydaje. No to oddałem tutaj cześć Spacerowi, dlatego że Spacer to było top 2 tego serwera i to było takie zdecydowane top 2, bo potem top 3 miały o wiele mniej czci. No a teraz zobaczcie, jak to się pozmieniało. Pamiętam, że Aite tym wojownikiem był jakoś na pozycji, nie wiem, 5, coś takiego, jak ja kończyłem grę. No a teraz jest na pozycji 1 i w ogóle zobaczcie, jak duże tej czci udało mu się nadrobić względem Spacera. No Spacer tutaj zdecydowanie top 1, jeżeli chodzi właśnie o level, no ale nie wiem, z czego to wynika, że ten AI tego aż tak wyścignął właśnie w tej czci, w ogóle może bardziej prześcignął, o, może tak powiemy. No więc tak się prezentuje ta topka. My jesteśmy na pozycji 24. No i co mogę wam więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o Paladyna i w ogóle o lochy na tym Paladynie, no to jedna z gorszych klas postaci. Tu myślę, że od razu mogę to powiedzieć, w lochach sobie bardzo słabo radzi. Natomiast PvP to jest w ogóle takie przeciwieństwo Berserka, dlatego że w PvP radzi sobie naprawdę świetnie. Wydaje mi się, że jedna z lepszych klas postaci, przynajmniej tak było jak tu kończyłem grę, jedna z lepszych klas postaci do tego PvP właśnie w tej późniejszej fazie gry, bo jest bardzo taka pewna. Nie polega tutaj na furii, na przykład jak Berserk, że jak furia wejdzie, to się uda wygrać, jak nie wejdzie, to się nie uda, tylko tutaj mamy tego Fireballa, on jest z góry ustalony, jak działa i po prostu jest pewny. Bardzo często jak na przykład, nie wiem, walczymy ze zwiadowcą, to ten Fireball rekompensuje to, że ten zwiadowca zrobi tam trochę uników, także powiedzmy jesteśmy na w miarę wyrównanej pozycji. No moim zdaniem bardzo klasa taka pewna, bardzo taka
Brakuje mi zawsze słowa, żeby tego paladyna tutaj opisać, no ale bardzo taka, powiedzmy, nie wiem, no po prostu pewna, nie? Taka stała, po angielsku jakoś to lepiej by mi było opisać, bo brakuje mi polskiego słowa, no i jest taka, że tak powiem, po prostu, no nie podlega szczęściu, nie? Nie podlega RNG, no może tak powiedzmy, ktoś pewnie w komentarzach zgadnie, o jakie słowo mi chodziło, nieważne. Po prostu bardzo, bardzo fajna, tak jak już na początku jakoś przebolejemy to, że w tych lochach naprawdę odstaje i naprawdę wolniej leveluje, tak w późniejszym etapie, no i tak tych lochów nie zostaje jakoś dużo do ubicia i po prostu ten paladyn zaczyna wtedy być bardzo okej, okay, no bo już wtedy taką, wtedy się zaczyna bardziej liczyć to PvP, nie? No bo jednak, tak jak mówię, lochów i tak już za wiele nie zrobimy na tym etapie, a w tym PvP jednak jest istotne, żeby być jak najlepszym, no i wtedy właśnie paladyn dochodzi, powiedzmy, do głosu. Także moim zdaniem bardzo fajna klasa, jak ktoś przeboleje te początki serwera, to na paladynie na pewno będzie się dobrze bawił i będzie fajnie w tym PvP się prezentował. Mi się również paladyn bardzo podobał, również na pewno tutaj jeszcze paladynem zagramy na jakimś serwerze, myślę, że na jakimś, nie wiem, W70 może, takie daleko idące plany, no ale wiecie, że ja startuję głównie na okrągłych serwerach, także może tym paladynem zagramy. W ogóle na paladynie strasznie fajnie mi się z tym niebieskim awatarem kombi tutaj ten Fireball i to EQ Maga, więc osobiście pewnie z niebieskim awatarkiem jeszcze gdzieś tym paladynem klikniemy. Dobra, więc tyle, bo się tutaj troszkę rozgadałem, tak to wszystko wyglądało. Myślę, że możemy lecieć dalej. No i kolejną naszą postacią jest łowca demonów. Łowca demonów, który był na serwerze 38 polskim. W ogóle serwer 38 polski w porównaniu na przykład do 37 polskiego, bardzo, bardzo aktywny serwer, bardzo tutaj ludzie aktywni są w dalszym ciągu, więc to w ogóle niebo a ziemia, o wiele wyższy poziom wydaje mi się tego serwera aniżeli właśnie 37 polskiego, więc no tutaj szczerze mówiąc bardzo, bardzo no zazdroszczę, powiedzmy, osobom, które zdecydowały się startować na tym serwerze, bo jak tak jak mówię, na serwery polskie, które po jakimś, nie wiem, roku, może po roku to nie, ale po jakichś dwóch latach to już totalnie są wymarłe, no to ten serwer 38 polski w dalszym ciągu bardzo, bardzo dobrze się trzyma. No i tak, łowca demonów, jak widzicie, wystartowaliśmy 3 kwietnia 2020 roku. Niestety nie mam również napisanego, kiedy wbiłem ten 500. No ale co mogę powiedzieć, na łowcy demonów, jak my graliśmy, to tak naprawdę ten łowca demonów cały czas był klocem. Również tutaj od 400 poziomu szedłem na golda, tak jak na pozostałych dwóch postaciach. No i te statystyki prezentują się bardzo, bardzo dobrze. Mamy 43 tysiące zręczności i mamy 14 tysięcy wytrzymałości, więc no również bardzo podobne. Zwróćcie uwagę, że na berserku mieliśmy tam 58 tysięcy, tutaj mamy 57 tysięcy, a na paladynie 59 tysięcy, nie? Więc na tym paladynie jakoś tak więcej tych podstaw udało nam się uzbierać, no ale to wszystko jest bardzo, bardzo zbliżone do siebie. Także tak te moje, powiedzmy, statystyki się prezentują w tym momencie. No i co ja wam mogę powiedzieć o tym łowcy demonów? No na pewno jeżeli chodzi o lochy w tym momencie, bo już będę oczywiście omawiał tego łowcę demonów po tym reworku, powiedzmy. Jeżeli chodzi o tego łowcę demonów, to powiem wam szczerze, że w tym momencie w lochach top 2 postać, zaraz pod berserkiem, tak jak powiedziałem, no bo jednak w dalszym ciągu tutaj to nasze wskrzeszenie nie działa na magów i ten mag jest tam jakimś dla nas blokiem, jeżeli właśnie chodzi o lochy, no a taki berserk sobie przechodzi przez tych magów jak przecinek i to mu daje tą przewagę w lochach, no ale mimo wszystko top 2 postać, jeżeli chodzi po tym buffie o lochy, no bo tutaj to 44% na szansy na wskrzeszenie, o może tak naprawdę robi w tych lochach robotę, więc tutaj bardzo dobra postać, no i równie dobra w PvP. Na początku, w ogóle nawet jak już ten pierwotny łowca demonów, który wyszedł, już był bardzo dobry w tych lochach, a w PvP odstawał, tak teraz jak dostał tego buffa, no to nie dość, że w tych lochach jest jeszcze lepszy, no to w tym PvP również stał się bardzo, bardzo dobry. I w ogóle jeżeli chodzi o taką klasę, która w tym momencie, w tym etapie gry, gdy ja to nagrywam, jest tak jakby najlepiej zbalansowana pod względem właśnie i PvP i lochów, to wydaje mi się, że jest to łowca demonów, bo bardzo fajnie te lochy czyści, troszeczkę słabiej od berserka, no ale to nic, no a tutaj jednocześnie w PvP jest bardzo, bardzo mocna, także no teraz ja tą klasę postaci osobiście bym wybierał. Jeszcze ten druid, no ale druid póki co jest zepsuty, więc ciężko ocenić, także no teraz na tym etapie, gdy ten łowca dostał tego buffa, wydaje mi się, że jedna po prostu z lepszych postaci tak overall i do PvP właśnie i do lochów. No i tak, tak się prezentowała nasza postać, tak może jeszcze wyglądają lochy, tu wam pokażę. Lochy w ogóle mniej więcej takie jak na paladynie, co ciekawe, no ale to wiadomo, no tutaj już ta postać około pół roku później została założona, aniżeli tam berserk i tak dalej, ten paladyn, więc tutaj też już powoli ta gierka się zmieniała, powoli inaczej to wyglądało.
No ale tak czy inaczej, tak po prostu to wszystko się prezentuje. Nie będę wam tutaj omawiał, bo to wszystko możecie zobaczyć, jak w ogóle ta postać została zakończona, na niej gra. To wszystko macie w tych playlistach i właśnie Berserka, i Paladyna, i Łowcy, i tego Druida. Tam wszystko wam pokazywałem, wszystko opisywałem, jak ta postać wyglądała, więc nie będę tego teraz robił, no bo film musiałby trwać, nie wiem ile, z 40 minut albo coś takiego, no a nie ma sensu. Dobra, no i mamy teraz Druida, czyli w miarę świeżą postać. Jak widzicie, również poziom 500 dobity. Na Druidzie wystartował 25 września 2020 roku, także no już rok później niż na takim Berserku. No i to tak naprawdę chyba w tamtym tygodniu gra na tym Druidzie została zakończona, więc tak jak mówię, wszystko tutaj w miarę świeże. No tutaj topka też się jeszcze za bardzo nie zmieniła, no bo to wszystko wydarzyło się niedawno, także nie ma za bardzo co wam tutaj pokazywać. No i właśnie, co do Druida w lochach, w ogóle tak, jeżeli chodzi o Druida, to w tym momencie cały czas on jest zbugowany. Ja jak wam nagrywałem na jego temat odcinek, to powiedziałem, że tylko postać niedźwiedzia jest zbugowana, dlatego że nie działa na niej pancerz. No i faktycznie najbardziej jest to odczuwalne na tej postaci niedźwiedzia, że nie mamy tego pancerza 50%, ale okazało się, że w ogóle na Druidzie nie działa pancerz, czyli nawet tutaj na postaci Tygrysa to 25%, na postaci Orła to 10%, w ogóle ten pancerz nie działa, więc póki tego nie naprawią, a mają to naprawić tam w aktualizacji 14.1 bodajże, no to ciężko tutaj cokolwiek, powiedzmy, ciężko się jakoś do czegoś odnosić w tym temacie, jak ten druid sobie radzi po tym reworku i tak dalej. Ja w ogóle praktycznie cały czas grałem na tym starym druidzie, no ale myślę, że już się nie będę do niego odnosił, no bo to już było, to już minęło, tak samo jak do starego łowcy się nie będę odnosił. Tu w ogóle jeszcze możemy podstawy obczaić, zobaczcie, podstaw mamy 31,5 tysiąca i tu mamy 27, czyli mamy, czyli mamy 58, tak? Czyli też bardzo podobnie, tu w ogóle również od 400 poziomu szedłem na golda swoją drogą. Kiedyś myślałem, że to jest bardzo dobra taktyka, no i faktycznie nie była najgorsza, no ale teraz jest to stopowanie lochów i to wszystko, więc to się pozmieniało. No ale kiedyś decydowałem się właśnie na każdej postaci, jak widzicie, na 400 poziomie przeskakiwać na golda, więc wszystkie te podstawy mniej więcej wyglądają tak samo. No i co, jeżeli ten pancerz będzie działał już normalnie, to moim zdaniem ten druid będzie również bardzo, bardzo fajny, jeżeli chodzi właśnie i o lochy, i o PvP. W lochach wiadomo, że będzie sobie radził ok, mamy tutaj tą postać Tygrysa, ewentualnie na magów postać Orła, tylko właśnie pojawia się taki problem, że wszystko wskazuje na to, jeszcze w ogóle ma tym w tej aktualizacji 14.1, oprócz tego, że naprawią pancerz, to ma jakiś tam rework tego druida być, jakieś tam inne pierdoły, no ale tak czy inaczej wszystko wskazuje na to, że właśnie tu już nie będzie to tak działało, jak powiedzmy na jakimś bardziej, czy jak na starym druidzie, że będziemy używać praktycznie tylko i wyłącznie jednej maski. Tutaj te maski będą różne. Póki co, tak jak wspomniałem, na wszystkich przeciwników postać Tygrysa będzie bardzo ok, natomiast jak będziemy walczyć z magiem, no to będzie bardzo w porządku postać Orła. I wydaje mi się, że to nie do końca jest takie ok. No powiedzmy ok, no tu powtarzam, ale powiedzmy, że walczymy sobie w lochach z jakimś magiem, no to spoko, przełączamy sobie na Orła i jest ok. Walczymy z kimś innym, przełączamy sobie na Tygrysa i też jest git. No ale na przykład, nie wiem, w takiej walce gildyjnej nie mamy możliwości przed jakoś to, tego wybrać, żeby na przykład, nie wiem, na magów, powiedzmy, ten druid, tu w ogóle lochy mamy bardzo dociśnięte, no ale to wszyscy wiemy dlaczego, przez chwilę ten druid był OP, więc tak jak mówię, no nie mamy możliwości zmiany, więc na przykład, nie wiem, na Tygrysa gry się kogoś tam poskładamy i nam w ogóle HP nie zabierze, nagle trafimy na maga w tej bitwie gildyjnej, no i ten Tygrys nie jest za dobry na magów i po prostu zginiemy przez to, że nie będziemy mogli sobie tego przełączyć. Także albo to powinno jakoś się dziać automatycznie, na przykład w takich wojnach gildyjnych, żebyśmy przez to nie cierpieli, no albo jakoś, nie wiem, no jakoś to powinni wymyślić, żeby to było ok, no bo jednak, no tak samo w rankingu, nie? Tutaj sobie powiedzmy spędzimy noc na tej postaci Tygrysa, no to nas jakiś mag będzie zbijał, bo po prostu na magów ten Tygrys jest słaby. Także no, oni w ogóle dążą do tego, żeby nie używać jednej postaci, tylko żeby każda postać była useful do czegoś innego, no ale tak czy inaczej w takim PvP, czy właśnie w wojnach gildyjnych nie będzie to wcale takie ok, to będzie najlepsze tak naprawdę do lochów. No i co? No i tyle, także tak ten druid się prezentuje, tutaj też się nie będę jakoś bardzo rozwodził, no bo to wszystko było ostatnio, także druida raczej każdy z aktualnych, powiedzmy, widzów zna. No i co? Wszystko, prawie 20 minut odcinka, tak wyglądają moje postacie, to są moje jedyne postacie, na których dobiłem ten poziom 500, również zakończyłem na nich grę, no i teraz będziemy sobie lecieć dalej, tak naprawdę najszybciej chyba na magu to się wydarzy, gdzie dobijemy kolejny poziom 500, no ale na magu już będę leciał tutaj dalej i będę wam wreszcie
chciał pokazać taki gameplay, powiedzmy, z takiego mocnego late game'u, jakieś poziomy 550 w górę i tak dalej, o ile mi się uda oczywiście, no ale mam nadzieję, że tak, no bo jednak te starty serwerów i tak najchętniej oglądacie i najbardziej je lubicie, no ale nie było jeszcze na tym kanale takiego właśnie gameplayu z takiej postaci late game'owej, więc do tego teraz będę dążył. Wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, dziękuję raz jeszcze za podsunięcie pomysłu na ten odcinek, mam nadzieję, że się podobało, subskrybujcie z dzwonem, nie zapominajcie o tym, zostawiajcie kciuka w górę, również o tym pamiętajcie, piszcie te komentarze, jak to u Was wygląda z postaciami 500+, ile ich macie, czy może dopiero dążycie, czy jak to generalnie wygląda, chętnie poczytam, no i możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i chyba tyle, nie? Także dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!